No, siemaneczko. Tego się pewnie nie spodziewaliście. I tak, farming nagrywany będzie może nieregularnie, ale będzie. Krótka przypowieść. Kupiłem sobie ten teren. Później będę kupował pewnie ten teren. Ale najpierw trzeba zbierać pieniądze na to. Dodatkowo odnośnie tego terenu połączyłem te trzy pola w jedno, które w tym momencie potrzebuje wapna. Potrzebuje wapna, dokładnie. Wapna nie mam jako takiego tutaj, ale mam fętka 13-13. New Hollanda 30-32 z przystawką do kukurydzy i zboża. Siewnik Lemkena z nawożeniem, czy dwuczłonowy. Opryskiwacz Kuna. Tutaj stoją herbicydy i pestycydy. Tu mam tam, jak to się mówi, no. Nasionka, o. Tu mam nawóz, chociaż powinienem to pewnie zamienić, lepiej by to mi współgrało. Te herbicydy i nawóz. Właśnie na. Dalej. Domek jest postawiony tak, że jak się budzę, patrzę na piękny wodospad. Od razu mi się poprawia humor. Przyczepka Fligla. Pług. Stanforda już widać trochę zużyty. Siewnik to są stara. I kultywator z zasiewem stary i budyneczek do przerabiania napraw. Dobra, trzeba rzucić trochę tego wapna. Jak mówiłem, wapna nie posiadam w tym momencie. Czas skoczyć do sklepu, coś wymyśleć. Ogólnie to gram na takiej zasadzie. Może być głośno, nie, nie jest za głośno. Ogólnie gram na takiej zasadzie, że sporą część roboty wykonują pracownicy. Ja w tym czasie jadę i robię jakąś robotę na polu kogoś innego, tak żeby mi się zwróciło za pracownika i żebym trochę zarobił. Ostatnie co najmniej 30, 40, nawet może pod 50, 60 tysięcy właśnie w ten sposób zarobiłem. Jakby też mocy nie miało. Kowcel mi ciągnik. Jest taki wolny, mi się wydaje teraz. Albo nie mam FPS-ów? No 30. No zablokowane wylata mi w koło 30. No i zajebiście. W międzyczasie się renderuje mi filmik. Co do tej serii. Na tej mapie na 95% będę grał na pewno dla siebie. Ale możliwe będzie, że jak dorobię się jeszcze jednego ciągnika, to będę tutaj, nie wiem, kogoś się zaprosi, jak będzie chciał. Dziwnie mi brzmi ten ciągnik. Dobra. Chyba nie tutaj powinienem się sparkować, tylko tutaj. Dodatkowym utrudnieniem dla mnie jest to, że moim pierwszą rzeczą jest spłata kredytu, ale to parę nawożenia. Aha, czyli od tego dopiero z wapnem można było. Ile to ma? 14 tysięcy litrów.
to jest 14 worków, bo to jest znacząco za dużo. Ja tam potrzebuję z 4? Nawet nie. Tarcza rozsiewająca, albo co? Jednostka. Idziemy płutoniości. A, ma 9 bazowo. No, kupił 9000. To mi tam stało. W sumie stoi i jeść nie woła. Wstecz, moment. Uzupełnimy tutaj. W workach to jest chyba. Tak jest. Raz, dwa, trzy. 4, 5 starczy. Dodatkową rzeczą jest taka, że to chcę spłacić w pierwszej kolejności, czyli zostało mi jeszcze jakieś 25 tysięcy, 26 tysięcy. Dobra, powiedzmy 30. I będziemy kombinować. Za ostro skręcił, myślałem, że jest bliżej. Miałem manual attaching, wyrzuciłem. Co by tu jeszcze? Tak jak mówię, to jest dużo roboty. To jest 2000 w paczce. Zostanie mi tutaj jedna. Nie wziąłem wideł. Huk. Jademy po widłę. Daj mi widłę. Staram się grać realnie, ale noguję, że z zewnętrznej kamery. Żeby nie zahaczać o znaki, bo to mnie denerwuje. To mnie masakrycznie denerwuje. Co tam jeszcze? Słuchać bycie kompa i to jestem pewny. Tak jak mówię, dokupię kolejny traktor, pewnie mocniejszy od tego Fendka. I wtedy bardzo możliwe, że będę mógł, to znaczy wtedy na pewno będę mógł zapraszać ludzi. Będę miał miniony. No i tak mniej więcej będzie się to prezentowało. Tak jak widzicie, prawie 19, ja zaczynam nagrywanie. Takie są uroki życia. W tym momencie, tak jak mówię, Dawn of War się kolejny renderuje, szykuje. To będzie na torę? Czy środę? Nie wiem, zobaczymy. Szkoda, że tak mało z Was to ogląda. Mam nadzieję, że tutaj będzie trochę więcej osób. Zapraszam do komentowania, łapkowania. O właśnie! Po raz pierwszy mi się przypomniało. Komentowania, łapkowania, bla 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 i tak dalej. Jakbyście napisali komentarz, to byłoby fajnie, bo no kurde, przydałoby się coś poczytać, a nie tak, że tak powiem, siedzieć i pierdzielić do siebie. Na pewno będą strategie. Nie wiem, czy będzie więcej symulatorów. Ale strategię już mogę Wam zapowiedzieć. Podłącz. Tak, mój sztol jest dość charakterystyczny dla tego czujnika. To jest case'owa czerwień. No od razu wiadomo, że ciągnik jedzie coś robić. Ma jakieś zadanie przydzielone. Co ja będę dzisiaj robił? Dzisiaj na pewno będzie rzucenie tego wapna. Raczej przeze mnie.
Nie wiem, psia nie może. No, pewnie jeszcze zdążę obsiać. Tylko nie wiem, czy ja będę chciał, czy puszczę pracownika, sam wezmę sobie jakieś bliższe pole i coś porobię na nim u sąsiada. Chociaż sąsiad to złodziej. Ale kurde, da zrobić czasem. Nie wiem. Tak, gram na standardowej mapie. Prawdopodobnie będzie jeszcze jedna mapa. Możliwe, że to będzie wymiennie. Bo druga mapa mi się naprawdę podoba. Ja mam do niej sentyment. Ale jaka to mapa, na razie nie powiem. Tam będzie trochę inne zagranie, bo nie będę się używać ciągników dużych. I dużych kombajnów też nie będę się używać. Tam będzie po to, żeby się pomęczyć. Ale mapa jest tak dostosowana, że może być ok. Dobra, jedź, jedź maleńki, jedź, jedź, jedź. Dziwiłem się, że te worki są po 2000, nie przeczytałem tam wtedy. Moja głupota. Hebelek? Co się dzieje? Pogoda. Sorry. Nie wyciszyłem. Teraz już z tymi widłami to powinienem pewnie podnosić te worki dla realizmu. No, nie chce mi się. Podejrzewam, że ten tysiączek też zejdzie i spokojnie będzie można dosypać wtedy to, co tutaj jest. Będę miał zapas na przyszłość. Wiem, że nawóz sypki jest wydajniejszy. Wiem to, ale używam opryskiwacza, bo i tak trzeba odchwaszać pola. Miśka, masz problemy, widzę. Kierunek. Po kierunku. Wąsko. Coś troszkę mi nie pasuje do tego ciągnika. Ten rozsiewacz nawozu, ale mogę się mylić. Chociaż. Jedzie, to jedzie. Po co drążyć temat? Dobra, co tam napierdzielisz tego syfu? I coś posiesz, tylko kurde co? No właśnie się zastanawiam, patrzę sobie kurde na monitor, czy się nagrywa. Bo już raz zrobiłem tak, że się nie nagrywało. A potem chodziłem w poddenerwowany. Czy coś jeszcze? A tak jak pokazywałem, nie mam na razie wysłów się człowieku. Nie mam na razie silosu. Silos będzie stał gdzieś prawdopodobnie w tych, zamiast tych krzaków tutaj, a tutaj po lewej to są, to miejsce wezmę na silos. Bo tak mi się jakoś tutaj podoba. To w środku bym chętnie zlikwidował, tylko nie wiem jak. Jak ktoś wie, to byłbym wdzięczny. Dobra, jedziemy się sypać. Fajne jest to, że to właśnie kamera się jeszcze na strzałkach obraca lekko. W leśnictwo się na razie nie bawię, ale też mam zamiar sobie posadzić las.
a potem go wyciąć w pień. No, chyba złapałem właściwy rozmiar. Będziemy troszeczkę tak, żeby sypało. O, może być. Nagle się okaże, że te 9000 będzie za mało. Do pierdola jak złe. Za blisko. Komputer lepiej by to zrobił, ale co tam. Takie niedoróbki malutkie mogą być. Już sobie daruję to. Ważne, żeby większość pola obrobić. Jeszcze później rzucę okiem pewnie na tej mapie i przejadę się tam, gdzie są niedociągnięcia. Ja pierdolę, o co chodzi. Kurde, co? Ja powinienem jakąś kopalnię kupić, a nie kilka palet. Ja pierdolę. Serio? No to się chyba kurde trochę przeliczyłem, to? No tak troszeczkę kurwa. Ale 50% pola to już na pewno mam zrobione. Bo tutaj jest długie. Dobra. Jedź. Nie hamuj. Trzeba obrobić te brzegi jeszcze. I tak wiem, powinienem orać z lewej do prawej w tym momencie, żeby woda spływała. Ja pierdolę, jak to mi wciąga kurwa, tego wapna. No ja słyszałem, że biało jest fajne, ale bez przesady. Moment. To. Załóżmy, że większość jest załatwiona. Jeszcze tutaj takie drobne poprawki naniosę, bo mogę. Tam gdzie mocno widzę, że jest, o właśnie taka, taka wyraźna wyrwa. Powinienem się jeszcze inaczej ustawić do tego, ale to jest też już inna bajka. Pyk. Teraz nawrót. I mogę wyłączyć. I tu muszę włączyć na chwilę. O! Tu będzie jeszcze, ale to trzeba przejechać kawałek. Tak, o! Pyk. Widzicie, jakie kombinacje, żeby zaoszczędzić? Dobra, idziemy po ten tysiączek jeszcze, co został. Bo zaczynam się obawiać, że mi nie starczy. Ile tego wchodzi na to pola? No to mało grałem wcześniej, żeby się skapnąć. To jest
kurde drogie i pytanie, czy to jest w ogóle opłacalne. Bo ile daje wapno? Pyk. No, właśnie oplułem. Wapno. Modyfikacji też trochę mam, może kiedyś pokażę co. Słama, kowalanie, ogólny transport, przekazanie się nie pasza. Tu chyba znam. Jak ktoś pamięta, ile daje wapno, to niech mi da znać. Proszę, bo albo będę tego sam szukał, jeżeli nie znajdę do następnego odcinka. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Jeden na tydzień to podejrzewam będzie wystarczający. Takie godzinkę się zrobi, może to ciupkę więcej. To jest taki mocno pogadankowy już sobie odcinek, bo na dawno włożę, tak jak widzicie, to co wiem, to mówię, a jak nie wiem, to też na ogół mówię. Jezu, zabraknie mi, kurwa, mać. No fucking way. Dobra, na takim odcinku to już... O Boże, jak nieładnie to zrobiłem. A może to jest taki, będzie bardziej pogadankowy, chilloutowy. No dawaj, 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 dawaj. A tu mam już pewien pomysł. Zaraz zobaczycie. To jest bardzo wąski pasek. A, widzicie, widzicie? Żeby tylko jak najmniej pietlować. To się te kampeleje, mam też swoje sposoby. Niech to przejedzie. Bo nie pamiętam, jeżeli wapno nie daje mi więcej niż 25%, to nie... Skończ tym. Skończ tym, wyrzuć to i ja już tego nie chcę widzieć na razie. Dobra. Garaż Fendt, TX32, Fligl podbudowany do góry o jedno, Hederki, Puk, tak, stara, Lemkeny, Kun, Sztul, hala, druga hala, domek i domek. Eikarszew. Chodźcie i weźcie to i mi nie dobijajcie. I teraz się naprawdę mocno zastanawiam, co by tu posadzić. Wiem oczywiście tak, rzepa, kuźwa, soja, bla bla bla, z tego jest kasa. Rzepak 1200, słonecznik 1600. Soja. Ale centralny elewator jest daleko. Też muszę patrzeć, bo tu jest centralny chyba, tak, tak. Jest daleko. Tak, jest daleko w porównaniu z tym. Mam dalej do tego na pewno. Patrząc na samą drogę.
co by się wybrał tu? No tak. Kiedyś się chciałem rozbudowywać tutaj, ale później już porzuciłem ten pomysł. Co to jest? Czemu to jest za zakwaszone? Osobno widełki. To zostaje w magazynku. Tak jak mówię, jak skończę to... herbicydy. Pestycydy są na szkodniki, herbicydy są na rośliny i fungocyty są na grzyby. Tak, jak skończę to i któryś z tych, to będę tutaj przesuwał to, tak żeby po jednej stronie był... tak, że jakbym się wycofał, żeby nie było problemu. I druga rzecz, będzie tutaj operował prawdopodobnie skiderek. Znaczy się skiderek, czyli... skiderek. Ja to nazywam skiderkami. 35, to nie można byłoby wziąć. Dobra. Co mi tutaj daje siew? Nie siew, tylko to mogę siać z tamtego lękena. Nie mam dostępu do... Kuźwa, czkawka. Nie mam własnego sprzętu do roślin okopowych. O! A pewnie by się przydało. Złóż to. Inaczej nie wyjadę. Fajne są te drzwi, są idealnie. Nawóz. Dobra. Mamy kuku, mamy słonecznik, soję, burak, bawełnę. Dobra, pojedziemy z soją. I od razu, fajne jest to, że tutaj mam od razu nawożenie. Z tej strony powinienem startować, czy z tamtej, nie wiem. Dobra, zanim wystartujemy, bo chcę sobie dorobić 13. 13 jest duże. Piątka, kurde, kupa kasy. Już odejmując to, zaokrąglam 15 tysięcy. To jest upierdliwe. O, to byłoby jeszcze gorzej upierdliwe. Zbiory są fajne. Z dwójki do rancho daleko. Z trójki do rancho. Też kawałek drogi. A dodatkowo mam jedną przyczepę. To jest fajne, ale to jest długie. To jest zajebiste, ale to jest długie. No to kurde, na drugi koniec mapy trzeba zasuwać nas. To bym swoim zrobił. 18, gdzie jest? No. To bym dał radę swoim sprzętem zrobić. I to jest dokładnie to samo, czyli te X-ik, dobra. Czyli sobie posieję tutaj soja. No, ściąga mnie. A potem, jeżeli starczy czasu, to jeszcze sobie zbierzemy tam, jak to się mówi, no, pomożemy sąsiadowi. Właśnie to mi się podoba tutaj, że jak robisz tę misję,
to jak oddajesz to do punktu skupu, też na tym można zarobić. To ładnie zarobić w niektórych misjach. To jest bardzo fajna rzecz, która jest w tym farmingu. Dawaj, 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 jedź. Uj, jakie ładne białe koła. Podnieś. Jakby śnieg był. Który dzisiaj? 23. Za 3 dni dodatek. No niestety nie kupię go w dniu premiery, kupię go później. Widziałem już, co ten dodatek potrafi i szczerze nie jestem pod wrażeniem. Widziałem przedpremierowy pokaz na YouTubie i widziałem błędy. I to są błędy, które mi się nie podobały. Tam jest ile? 10, moment. 2, 2, 2. Owijarka to jest 7. Przyczepa na drzewo 8, belownica 9. Około 10 pojazdów. Dwa miały problemy. A co za tym idzie, to jest 20%, to jest sporo. Rozumiem, że to jest przedpremierówka i tutaj te błędy wyłapane zostaną przekazane do Giantsa, Giants je usunie. Bardzo dobrze. Tyle, że ja w tym wypadku jeszcze poczekam, aż oni Giants to usunie i dopiero kupi, a poza tym nie mam na to pieniędzy. Pam, 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 pam. Ile już? 32 minuty jadę. O Jezu. Nie wiem, jak uda mi się wymyśleć, a jeżeli nie, to może drugą część zrobię po prostu w postaci timelapse, jak będę tam tego pracował. Bo tu mi się zejdzie pewnie z godzinkę. Do godzinki. Już dobijemy. 32 minuty są. No. Pech. Jedziemy. Właśnie nie jestem pewny, czy tamtego siewnika nie sprzedać. Bo w sumie go nie używam. Ale jak dokupię sobie to drugie pole, i tak sobie wszędzie będę siał jedno. Ja wiem, że to będzie nudne. Ja wiem, że to będzie potwornie nudne, żeby na każdym polu było to samo. Ale jednocześnie pozwala mi to na pracę symultaniczną. Czyli jeżeli dorobię się drugiego kombajnu w pewnym momencie, to będę mógł bezproblemowo zwozić z 3-4 pól na raz towar. I to jest dla mnie dużo tak naprawdę, bo jeżeli z 3 kombajnów będę zwoził, przypuśćmy tą największą przyczepą, co jest towar, ja będę bardzo szybko się zapełniał. Ja będę bardzo ładnie, bardzo szybko i bardzo mocno zapełniał swoje silosy. A to jest dobre, bo robię sobie zapas. Ogólnie mój pomysł na grę jest taki, że spłacę kredyt, dorobię się do 50 tysięcy, czyli w tym momencie bym potrzebował 300 tysięcy. To nie jest problemem. Dorobię się do tego i będę szedł 300 tysięcy i silo. I będę szedł w ten sposób, że zapełniam silos, ile mogę. Tam ewentualnie mam nadwyżkę, nie wiem. Albo do piechalej gdzieś wysypię, albo coś. I jadę praktycznie do zera. Jak będę miał prawie zero, to ruszam to wszystko sprzedawać, nieważne jaka będzie cena. Znajduję najdroższe punkty i jadę to sprzedawać. Będę miał kasę, taki rzut, o Jezu, jak mnie ściąga. Będę miał taki rzut kasowy, mocny.
O, jak tutaj ciągnie. Czy coś jeszcze? Tak na szybko. Po tym downobłoże, którego teraz nagrywam, będę robił dodatek Chaos Rising, który jest w tym pakiecie, i Retribution. Potem będę szukał innej strategii, tyle że już pewnie nie tak ostro. Ale też będzie kampania, jeżeli trafię, nie wiem, na jakąś dobrą grę, to kampania będzie się ciągnęła przez parę miesięcy. Przez to. Kiedyś mówiłem o trzech filmach na dzień. Nie na dzień, tylko na tydzień. Robię więcej. Mam czas, mam możliwość. Robię więcej. Możliwe, że to spadnie. Możliwe, że to spadnie właśnie do tej trójki. I może być tak, że ta trójka będzie nagrywana jednego dnia i no sorry memory, ale jeżeli będą komentarze, będę je odczytywał w następnym tygodniu. Sorry Gregory, takie może być życie. Dlatego od razu o tym mówię. To można byłoby to nazwać ogłoszenia parafialne. Ło, jak poszedł bokiem. Normalnie. O, jaki drift, kuźwa mać. Ale urwał. Jedziemy w końcóweczkę. Tak, trzeba będzie później podjechać i się dopełnić. Pam 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 pam. To jest hukowe miejsce do zaczynania. Nie mówię to twarzy, to jest hukowa miejscówka. Te pola są strasznie pofalowane. Przynajmniej tutaj te górne, to dolne jeszcze jest ok. Przynajmniej w moim odczuciu. Ale tak mnie denerwuje, jak tutaj robię. Powinienem podnieść. Jak tutaj robię ten zbiory. Czy coś jeszcze mam do przekazania? Bam, 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 bam. Ilość streamów spadła na łeb, na szyję. Normalnie mordęga, kuźwa i tak dalej. Mam nadzieję, że według... No, jakoś nie poprawiła, bo kurde. To jest taki Wiedźmin po angielsku. Ale dobra, niech on sobie leci już. Potem będą inne. Pewnie kijek prawdy będę chciał dokończyć. Bo zacząłem, zostawiłem. Dobrze. Albo go usunę po prostu tam playlisty i te filmy. Bo tak też może być i zacznę od nowa. Co do streamów, co będzie? Nie wiem. Czy będą? Będą. Ale co na nich? Z tego co widzę, to się cieszę. Marek się obudził. Marek griduje dwójkę. Brzmi jakby siedział na kiblu. Ale okej. Pam. Co mi tu jeszcze po głowie chodzi, to by można było wam powiedzieć. Właśnie. Po każdej takiej serii jak Dawn of War, ale skończonej, jak będzie napisane zakończone, łącznie z Dawn of War, będzie i jeden kod na tą grę.
ukryty w komentarzu. Nie w komentarzu, tylko gdzieś tam w opisie. I kto pierwszy, jak to mówią, ten lepszy będzie. Gry oczywiście. Dawn of War nie jest zbytnio popularny, ale uwierzcie mi, dla mnie to jest piękna gra. Fajnie się odstresować można. Gorzej, jak się właśnie giną na polu walki. Ale historia jest przednia, jak się martwisz, że kombinujesz, jak ich zbudować, a kombinacji budowy... Niby, że tam wygląda, że są cztery statystyki. Ale ich jest od groma. Tak naprawdę tych kombinacji jest od groma. Mogą być tak jak moi... Możesz u mnie, że jeden walczy, reszta go tam osłania. Ale może być też tak, że wszyscy praktycznie idą na zwarcie. Zostaje tylko Cyrus, Avitus do walki wręcz, albo wszyscy idą w strzelanie, wtedy wszyscy. Tadeusz też. Tadeusz właśnie, chyba szturmowiec na strzelaniu, ten byłby fajny, ale okej. To już jest dywagacja. To dość mocno. Tak jak mówiłem, po każdej takiej serii gier będzie prawdopodobnie. Nie są akurat jakieś duże pieniądze. Kod na grę w opisie ostatniego filmu. Kto pierwszy, jak to mówią, ten lepszy. Co do tego, żeby to było, miło by było, jakbyście mnie wspierali, nie wiem, te łapki, subskrypcje, komentarze. Jakby ktoś tam chciał, to jest i link do PayPala. Tak, do PayPala mam. A jak nie, to ustawię link do PayPala. Każda złotóweczka mi by pomogła. Poprawiłbym mikrofon, słuchaweczki, dźwięk ogólnie. W to by szła inwestycja. Najbliższa. Co do okresu wakacyjnego, mam nadzieję, że końcówka lipca, początek sierpnia pojadę sobie na wakacje. Jeżeli tak się stanie, kanał prawdopodobnie będzie wstrzymany albo będzie narobione po prostu towarów na zapas. Tam, gdzie pojadę, nie będę czytał komentarzy, od razu mówię. Co tam jeszcze? I po powrocie na pewno będę chciał złożyć filmik z wakacji. To nie będzie takie, o patrzcie, jestem tutaj, tylko to będą po prostu nagrane na telefonie jakieś fajne miejsca. Tak, żeby można było sobie popatrzeć. Bardzo możliwe, że będą też takie filmiki z innych rzeczy, z moich innych wypadów. Osobiście lubię chodzić do zoo, a więc z tego też możecie się spodziewać. Bardzo możliwe, że będzie taka seria właśnie w stylu polskie zoo. I na to też prawdopodobnie by poszła kasa z PayPala. Kupienie jakiejś kamerki i nagrywanie tego. Jezu, jak ja mam głupio ustawioną teraz tę kamerę. Oczyściłem na biurku i, że tak powiem, opadła mi. Nie jedź, sędzio. No, otwieraj się. Moment. Dobra. Otwór pasza. Dziękuję. Powinienem to opróżnić przed umyciem, ale... To jest farming, niektóre rzeczy idą, że tak powiem, na niektóre rzeczy można przymknąć oko. Mamy 44 minuty. Ja kończę to myć. Nie lubię, nie wiem, nienawidzę mieć brudnych rzeczy. Przynajmniej w grze. Kurde, auto przydałoby się umyć.
No to też pożyczył mi wpłacić piątka, to sobie auto obleję. Nie wiem, która jest. A, tam mam 19 dwie, jutro do roboty. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bardzo możliwe, że nagram to, ale może to być nagrane jutro, jak tutaj obrobimy pole, którego jest sąsiada, kurde, że tu tak mnie wleciał do magazynku. No dobra. Nie wiem, jak to nazwać. To obora nie, stodoła. Powiem tak, ten Lemkan zestaw jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba, 6 metrów roboczych. Bardzo ładnie. Czy coś jeszcze bym chciał przekazać? Jakieś ogłoszenia parafialne? Nie jestem pewny, czy mi cokolwiek zostało. Powinienem robić sobie jakąś notatkę i to kurwa odczytywać. To byłoby kurde nie głupie, jakbym sobie tak zaczął traktować. Dobra. Zamknij, zamknij, tamto musi być zamknięte, bo tam są środki niebezpieczne. Co to kurwa zabiła plamy? Spierdziłaś. Nie czaję. Pewnie coś się zjechanego. Ale jestem kurde durny. Dobra. Tak czy siak trzeba podjechać do domku. Kurwa, nie wiem, czy to wszystko dobrze stoi. A mniejsza to. Ustaw. Nie obciągniki, o właśnie. To już sobie kupiłem tak na wszelki wypadek kółka. Pyk. Co do rozwoju tej farmy jeszcze tak na koniec może rzucę. Chcę dokupić to pole. I tutaj postawić owce. To pole przerobię najpierw na trawę. Porobię sobie belki i tak dalej. Będzie do owiec. A jak nie, to się dostawi jakąś halę. Nie tutaj. Jakąś halę. Szopę. To będę musiał zobaczyć, jak to wygląda. I się po prostu wsypię, że tak powiem, do środka. No to mogłem kupić. I byłoby tańsze od tego, ale tutaj mam miejsce. Dobra. Mniejsza większość już. I tam by się ewentualnie wysypało trawę, kupiło łyżkę i tak dalej. A więc tak, ja tutaj skończę. Powiem, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Jeżeli jutro zrobię tam któreś pole, będę obrabiał, to wezmę timelapsa. Spróbuję zrobić, nie wiem, czy w moim programie do renderingu to się da zrobić. Jak nie, to trudno. A więc trzymajcie się, na razie.